Widzowie, mam jakiś problem! Próbuję wejść do mojego domu i nie mogę! Co się dzieje? Co się stało z moim ciałem? Ej! Czemu jestem taki ogromny, potężny? Ała! Głowa mnie boli! Uderzam głową normalnie w drzwi! O co tutaj chodzi? Halo! Wstałem sobie jak codziennie rano, tutaj sobie normalnie spałem gdzieś na zewnątrz. Próbuję wejść do swojego domku, ale nie mogę, jestem za duży. Jak to się stało? Dobra, idę do Nubka. Idę do Nubka, zobaczymy, czy Nubek też jest taki ogromny, bo mam nadzieję, że to tylko... nie ja, nie? Mam nadzieję, że ktoś razem ze mną jest to takim gigantem. Co tu się wydarzyło? Chyba za dużo wczoraj wypiłem normalnie mleka i stałem się ogromny! Nubek! Nubek, ej! Nubek, nie mogę wejść do ciebie, jestem za duży! Nubek! Jakie gugugaga? Cześć! Co jest? Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty, jest też plan lekcji, przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF, piórnik z pełnym wyposażeniem oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada aż 5 zamków, na których przyczepione jest logo Voyanteam. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjalnego materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na voyanshop.pl. Także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Voyanteam! Nubek! Lubię się bawić zabawkami. Czy mi się wydaje, czy ja jestem tak duży, że już straciłem pojęcie o tym, jak wyglądają normalne osoby w Minecraft, ale Nubek, czy ty jesteś jakiś mniejszy, czy mi się wydaje? A? Chyba ci się wydaje, czekaj, stale pod tobą. No stary, co tu się dzieje, Nubek? A ja jestem mini. No właśnie, jesteś mini, a ja jestem gigantyczny. Patrz, dosięgasz mi co najwyżej do ręki, ledwo mi dosięgasz, widzisz? Do mojej ręki. A co ty masz tutaj za zabawki? I co ci się stało w ogóle? Jak to się stało, Nubek, że ty taki malutki jesteś? Wstałem rano i jestem taki mały. A ja dzisiaj wstałem rano i byłem taki duży. Ej. Ale to chyba normalne, nie? Ciekawe, jak wygląda Palion. No właśnie, ciekawe, co się stało z Palionem. Musimy to, widzowie, szybciutko sprawdzić. Będziemy musieli na pewno się upewnić, czy wszystko z nami jest okej. Czekaj, czemu ty jesteś taki szybki? A, bo ty jesteś taki wolny, bo jesteś taki malutki. Dobra, nie, no, ale... trzeba będzie znaleźć jakieś wyleczenie na to, halo. Chodź, ale to Nubek. Poczekaj na mnie, nie? No idę, no, spokojnie, no, Nubek. Dobra, ja będę czekał za tobą, ale ty idź. Patrz, jesteś ogromny. Patrz, w porównaniu z tym tutaj, z strachem na wróble, jaki jestem ogromny. Zobacz, on taki... O, wszedłem do wody i teraz jestem na jego poziomie. Stary. Jesteś ogromny. Wiesz, jaka pogoda jest u mnie? Normalnie wietrznie. Ej, sprzesuj się! Nie mogę tutaj. A sprawdźmy, jak ty skaczesz, a ja skaczę. Dobra, no to co? Porównanie skoków robimy, co? 3, 2, 1. Ej, co jest? Ale się zaczęło wysoko skakać. Ej, dobra, dobra, chodźmy dalej w takim razie. Chodźmy sprawdzić, czy Palion jest jakiś, nie wiem. Jeżeli ja jestem duży, ty jesteś mały, Palion jaki będzie? No chyba też duży będzie, co nie? Może będzie szeroki. Ej, bo tak, on może być szeroki, dobra. A nie, czekaj, przecież idziemy do jakiegoś swojego miejsca, tam jest... Domek Paliona? Nie! To wszystko dlatego, stary! Palion wybudował dom i takie dziwne rzeczy się dzieją na Wojanowicach. Anomalie tutaj! Zobacz! O, ja, a pomożesz mi zejść, bo tu jest wysoko. Dobra, chodź, złapię cię. O! 3, 2, 1, dobra, git. No dobra, dzięki. Chodź, idziemy do Paliona. Czekaj, on jest zwykłego rozmiaru. Palion? Palion? Cześć, Palion. Czy was powaliło? Co wy zjedliście? Ja nic. Co ty się... Czemu ty, Palion, jesteś mały też? Normalny jest. Jaki mały? To wy jesteście normalni. Ja jestem normalny w 100%. Ja jestem normalny. Nie wiem, czemu ty jesteś wyższy? Czekaj, teraz to czuję. Jak ty skaczesz? Ogromny wielkolud. No ty jesteś malutki, Palion. Co wy robiliście wczoraj wieczorem? Wiesz co, ja piłem bardzo dużo mleka, płatki z mlekiem i jakieś inne jeszcze rzeczy i stałem się taki jakiś chyba, nie wiem, gigantyczny, nie? Bo tak... Ile? Jaka ilość? 25 litrów. To... No... Jak ty pomieściłeś to, to... Nie ile wiem. Ty razy byłeś w kiblu w nocy? No właśnie, ani razu. Dziwne, nie? Chyba dlatego wszystko, co stało. Ci wzrost! Wszystko mi poszło we wzrost! Jak a ty to co się stało? No ja nic, ja po prostu poszedłem spać, pobawiłem się zabawkami, jestem taki mały. A, bo zabawkami się pobawiłeś. Zabawkami?
Dobra, wy jesteście jakimiś trollami, nie? O co wam chodzi? Czemu ty jesteś duży, a ty mały nagle? Stary, musimy coś zrobić, żeby to naprawić. Masz jakiś pomysł? Jesteśmy Batman, no bo... Domek, mówiłem! Domek to jest endgame. Tak, wszystko przez to, że zrobiłeś domek, masakra. I nawet no, teraz nie mogę wejść do tego domku. To jest jakaś masakra. Panią, powiem ci, przesadziłeś tym razem. Nie możesz budować domu. Sam widzisz, co się dzieje z Wojanowicami, jak budujesz dom. Nie wiem, dobra, to wybuduję po prostu lepszy może dom, co? Ej, może? Ej, dobra, mam pomysł. Jeżeli ja wypiłem bardzo dużo mleka i 25 litrów dokładnie i stałem się ogromny, to trzeba to mleko jakoś ze mnie wyciągnąć, nie? W jaki sposób można wyciągnąć mleko? Po prostu wydoić, no wydoić, wysuszyć. Może iść do krówek i cię wydoimy. Ale śmieszny, śmieszny. Ej, szkoła iść. A skoro Nubek bawił się zabawkami i stał się mniejszy, to może powinien iść do szkoły, wtedy będzie większy. O! Nie, nie. O! Przedszkola, mały kolego. No, w tym przypadku jeszcze przedszkole dobrze, że jest, bo teraz będziesz musiał tam pójść. Dobra, Nubek, chodź, pójdziemy do przedszkola, przetestujemy to. Czy staniesz się trochę większy, jak cię nauczy, on jest wolny. Jaki ty jesteś wolny! On jest super wolny! A ja sobie mogę skakiwać tutaj wszędzie. Jaki powolny maluch! Ale śmieszne, co ty się zdarzyło? Nubek, no szybciej troszkę, nie? Nubek, guzdrasz się! Skacz, skacz cały czas. Dobra, Nubek. Idziemy na pierwszą lekcję. Ej, ja tam nie wejdę! No jaką lekcję? To ty idziesz się wydoić. Nie, chodźmy. Ale najpierw Nubek musi iść na lekcję. Nie, chodźmy może do szkoły, żebyś ty poszedł do szkoły ogromny. Tak, twój mózg musi zmądrzeć, wtedy się powiększy. Dobra, ja będę tutaj was oglądał, no niestety tam nie wejdę. O, tutaj wejdę, zobacz. Tutaj wejdę, tu patrz jakie wejście duże. No idealnie, idealnie. O, tak, dobra, masz przedszkola. Lubię się tutaj bawić. Ej, to chyba nie jest dobre miejsce dla niego, bo jeżeli on tutaj lubi się bawić, to to jest miejsce na to jego musi poziomie. Być szkoła, nie przez szkołę, do szkoły, jego ulubiona rzecz, szybko. No wydaje mi się, że jak on pójdzie się nauczyć, to się powiększy wtedy. Ale warcaby to może zmądrzeje trochę, jak będzie grał. Dawaj, dawaj. Dawajcie, grajcie w warcaby, może to zadziała jakoś na jego wzrost. Jeden przód. Mogę grać tak cały wieczór. A, bo nic się nie dzieje. Tak. Okej, fajnie. Chodź, chodź, chodź szybko, chodź, chodź, chodź. Dobra, a potem co, do sauny po nagraniu warcaby? Po graniu? Tak, tak, tak. A potem ze śniegu. Co? Taki czemu wyjdziecie taki takimi challenge skrótami? Ja nie mogę wchodzić tam. Ja nie mogę. Dobra, przyszedłem tu, idę teraz tu. O, gdzie ale przynajmniej mogę tak przeskakiwać. Maluch! Mały, gdzie jesteś, gdzie Nubek? Gdzie ty chodzisz po warsztacie? No sufit zniszczysz. Budowałeś go. O kurde. Zjem sobie. Maluch, dawaj na lekcję, szybko, trzeba jak najszybciej się dokształcić. Chodź. Im szybciej zdasz szkołę, tym szybciej się powiększysz. Do nauki, Nubek! Szybko, raz, raz! Dobra. No dobra, dobra, no dobra. Ej, ale ja będę przez okno na was patrzył, bo ja tutaj nie mogę tam wejść. Dobra. No. O, właśnie, to czekaj, wiesz co? Dzień dobry. Zrobię ci tu takie, powiększę ci po prostu. O. Tego. Jest, lepiej. Wejdź może tutaj tego, tutaj wejdź sobie. Dobra. Widzisz? Ja nie mogę, jaki ej dobra gigant. Usiądę na tym. Jaki gigant. Wiesz, na stole, gdzie to nogi? Dobrze, Nubek pierwsza, taki mały. Jak coś, to ta lekcja jest tylko i wyłącznie dla Nubka, bo ty nie potrzebujesz się powiększyć. Ja właśnie muszę się zmniejszyć, to może ja zabawkami muszę się bawić. Dobra, pytania według Wojanowic. Kto wybudował statek, który widzisz tutaj? O. Nubek. Czuję, ja nie widzę jeszcze, czekaj, gdzie? Skocz na okno. Skocz na okno. Okno. Nubek. No, kto wybudował ten statek? Co? Panią. Błędna odpowiedź, połowicznie. Ekipa Paliano, Wojano, budowlano! Właśnie, najprostsza odpowiedź. Ja nie mogę, ty nie zmądrzysz, się nie powiększysz. Dobra, pytanie kolejne. Kto zapoczątkował... No? To co tam widzisz? Królestwo! Królestwo? No dobrze wiesz, Nubek, nie mów mi, że nie wiesz, bo podwaliłeś ode mnie. Pateka. A nie! O? Ej, ej, on jest... Ej, szczerze? Ej, Nubek jest głupi, on zgłupiał. A, czyli co? Czyli trzeba cię nauczyć. Dobra. Nubek zbudował pierwsze królestwo. No właśnie, to Nubek był. To ty, ja nie mogę, jak ty ma... Głowa ty! Nubek, ty żyjesz? Głowa ci chyba się zmniejszyła. Dobra, nie wiem, stary, co na niego może pomóc. Dobra, to jest przerażające, Nubek, że ty nie pamiętasz takich rzeczy. Nubek, ile masz lat? 6. On ma 6? Dobrze! Oho! Tak, on ma 6? A za niedługo będzie... Ile on nie będzie... Ile on już jest na Wojanowicach? Za niedługo 7. Ja nie mogę, stary, dobra, urodziny Nubka. Dobra. Ja nie mogę. Ciekawe, czy kiedyś Nubek zmądrzeje, nie? Nubek.
Ja nie wiem, ale to on nie potrafi odpowiadać na pytania, co mamy z nim zrobić? Stary, mam wrażenie, że tutaj może pomóc tylko jedno. Mleko. Mleko, dla niego mleko, dla mnie nie. Mleko. Dla niego pełno mleka. Dobra. Oddanie mleka, dobra, wychodź. Idziemy po mleko. Ups, panowie, mamy problem. Nie. Nie, no błagam, nie. Nawet nie mów takich rzeczy. Nie, Nowek, idziesz z nami. Zrobiłeś? Trzeba to zepsuć. Fuj, ty to masz w ręce. Nie, uchyda. Nowek, chodź, idziemy do krówek. Musimy ci załatwić mleko. Dobra. To musi być szybka akcja. Może weźmiecie mnie do wózka albo autem, bo... Dobra, do auta jakiegoś, stary. Szybko. Ja idę po swoje auto, stare, i zaprowadzimy go tam. O, leci ogromny Dojd! Ale ogromny! Dobra, teraz załatwiam właśnie wiaderka. Okej. Załatw wiaderka, a ja jadę. Co się dzieje? Jak ja wyglądam w tym aucie? Ja nie mogę, głowa mi wystaje. Nie, łeb ci wystaje, zniszczysz go. Nie, jest dobrze. Jestem za tobą. O, cześć, stop. A ty jedziesz po niego. No jadę po Nubka, bo on zanim tutaj się dostanie, to lata świetnie minął. Ale fura, powiem ci, no, mocno. Ja wszystko dobrze widzę, bo jak mi głowa wystaje. Nie masz, ty masz ręce. I bugujesz się przeze mnie, w sensie ty mnie bugujesz, nic nie widzę. Gdzie jest Nubek, on tam nadal jest. Dobra, jadę po niego. No, nic nie widzę. Ja ledwo się domieszczę, dobra, Nubek, siadaj. Nubek! Dobra. Siadaj! O, ja nic nie widzę przez ciebie. Co jest? Halo, kto bije? Ja, sorry. Nie bij mojego auta! To jest moje auto. Ej, czemu jesteście pod ziemią? Parion, wsiadaj! Nie, jedźcie, ja mam elytrę, jedźcie. Dobra, jedziemy. Ej, co jest? Mam mega lagi, Nubek. Co? Wszystko przez ciebie, zepsułeś mi auto. No ja się zepałem, co ty chcesz. Ale biłeś je. Ogłupiał, brzydko je biłeś, dobra. Lecę w takim razie szybko tutaj przez Wojanowice, lecę. Przez Wojanowice. Na krowy, dawaj, dawaj. Na krowy, ej, no. Nie powiem, że łatwo się steruje tym autem, no. Trudno się tym steruje, nie? A de ulicam, opony asfalt drum. Nubek jak zobaczy drzewo, na zawał umyru. Ja nie wiem, chwilę was zostawić w samych domach. Odpocząć, wy się już zmieniacie nagle, nie? Ale wiem. Szybszy od ciebie, jo, dobra, pięknie. Dobra, no i co, jesteśmy wyłącz na krowach. Wyłącz ten silnik. Iść! Dobra, wyłączony, Nubek, wysiadaj. To jest twoje miejsce, gdzie cię wyleczymy. No, a, ciebie, a ciebie może wydoimy, co? Wiesz co, no zobaczymy, no właśnie. O, ja mam pomysł! Panion! No? Mnie nakarmisz, a Pojana wydoisz. To jest idealne miejsce. Jak to brzmi, Nubek? Weź się posłuchaj, weź ale to nagraj, się nie da wydoić. To. Dobra, Nubek. To ale wypił za dużo mleka, tak? Cyk. Dobra, no zbieraj mleko, zbieraj mleko. Zbieraj mleko, zbieraj mleko. Dobra, trzymaj, Nubek, no wystaraj. Gdzie ty jesteś? Nubek! Pij mleko, Nubek! On jest wśród krów. Ja nie mogę, to jest taki dzieciak, nie wytrzymam. Dobra, Nubek, Nubek, chodź tutaj. A mleczko byś sobie takie zjadł? No? Nubek, mam mleko, wypił? Wyjdź no to... stąd, Nubek, chodź. A nawet bym zaatakował wszystkie krowy. Nubo, mały, mały. Nubek, maluszku, no chodź tu, stary. Idzie. Maluszku, wyjdź, nie wiem jak. Zjedz sobie, wypij sobie mleczko. Wypij sobie mleczko, abyś na mleczko. Dobra, to pić? No. Tak, idź do szpitala i to pij. A my teraz tam musimy ogarnąć. Ej, dobrze! Jak wypijesz wszystko, to idź do szpitala. To idę tam. Idź tam pić, Nubek. Bo tego trzymasz pełno, pij wszystko, dobra? Ale nawet jak się będzie brzuch bolał. Nie wychodź ze szpitala, dopóki nie wypijesz wszystkiego. Dobra. Nubek. Jazda, jazda, jazda. Nubek, wolno idzie. Ej, nie! Nie kradnij mi auta! Nic nie widzisz. Ej, takie... Jazda. A co jest? Takie nic małe... Widzę. Nubek, wysiądź. Taki mały Nubek nie może jeść. Nie, co nic jest? Nie już nie idź do szpitala. Nic. Do, nie giń! Gdzie jestem? O, dobra. Dobra, chodź szybkie, taki mały Nubek nie może jeździć autem. Pomocy pojan. Dobra, zaraz cię tutaj podniosę, o. Wstawaj, dobra, chodź. Dzięki. Idziemy. Dobra, wysysanie tkanki tłuszczowej. Ja tutaj nie wejdę, guys. Trzeba ucinanie, ucięcie kończyn ci trzeba zrobić, no. Ucięcie kończyn? Jak? Dobra. Jakkolwiek.
Mam pomysł, może po prostu muszę pójść do mega gorącego miejsca, żeby wypocić z siebie całe to mleko, co ty na to? Do sauny, to jest myśl! Do sauny, dawaj zrobimy saunę, chodź, dobra, idziemy zrobić saunę. Tworzymy saunę w takim razie. Dawaj, a potem kto dłużej wytrzyma w saunie, wygrywa stack diaksów, let's go! Dobra, robimy najlepszą saunę w życiu, dobra, cyk. Ogniska będziemy potrzebować na pewno, to będzie na pewno ważne. I lecimy! Fire camp, nie wiecie jak to tam ma. Lawa jeszcze wiadomo, o nie, nie mieszczę się tu. Dobra, cofam. I jedziemy. Jasne, dobra, biorę, jak ci wiesz, trzeba, to gdzie to budujemy? Dobra, wiesz co, ja sobie zaparkuję tylko przy swoim domku. Pik, 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 pik. Patrz jak pięknie, patrz jak pięknie. Jak pięknie, au. Mnie głowa, ledwo się tam mieściłem. Dobra, stary, ja ci powiem, gdzie są te campfire'y, te ogniska i lawa schowana. Jest ja jak... mogę wszystko załatwić jak chcesz, ogarnę. W magazynie tam u mnie, bo ja tam nie mogę wejść, bo ja mam za dużą głowę. Tam w magazynie wezmę, po lewo. Wezmę potrzebne rzeczy. Dobra, dobra, my musimy znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie by to zrobić, widzowie. Gdzie będzie dobra sauna? Na najlepszej działce w mieście. Upaliona? Chciał być saunę. Nie, sauna będzie w moim wieżowcu. Nie, no nie, w moim wieżowcu nie. Ale może upaliona w wieżowcu, stare. Ciebie nic nie ma. Nie, no wiesz co, obojętne, bo ja już mam wszystkie przedmioty potrzebne do tego, do zrealizowania zadania. Lawa, ogniska i... Przepraszam, troszkę dużo ci wziąłem. Ja wiem, gdzie to ma być. A masz jeszcze budulec jakiś? To też tak, się wszystko przyda. Mam. Wszystko to stary, gotowe. Idziemy na pustynię, bo przecież na pustyni jest znacznie cieplej. To będzie dodatkowy efekt naszej sauny, co nie? A myślisz, że Nubuda daje radę? Ty, no ja nie wiem, no mam nadzieję, że pije te, te mleka, nie? Ej, to jest idealne miejsce na saunę, zobacz. O, tu, no, tu jest gorąco, tu jest git. Tylko trzeba kiedyś, ten domeczek rozwalić. Kiedyś podrywałem hakerkę, no ale to stare dzieje. Kiedyś to było, co nie? Nie chciałem z nią sojuszu. Kiedyś to było, ale krowa dostała. Krowa i co? To jest jakaś krowa! No właśnie, co ty robi krowa? Podrywałem na krowę. Aaaa, jaki masz budulec? Jaki masz budulec? No pewnie, że cegły. O, no i dobrze, najlepsza sauna w mieście! Wypocimy całe to mleko. Rozumiem to na ten sam wzór. Teraz się skup, bo to jest mega ważne. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale już się nie mogę doczekać być zdrowy i normalnych rozmiarów, a nie taki gigant. Możesz sikierkę rozwalić te powyżej, bo to może się spalić niechcący. No. To musi być sama cegła, wiecie o co chodzi, to będzie tak gorące, że zwyczajne drewno by się spaliło. Dokładnie, aha, dokładnie. Let's go, cyk. Let's go. Pamiętaj, żeby to było minimum na 3 kratki, no bo ja się inaczej tutaj nie zmieszczę, nie? Oczywiście, oczywiście, czyli wejście musi być na 3 kratki też. Jo, no, to, no właśnie. Dobra, ej, dobra, ale dobra. Wydaje mi się, że pod podłogą musi być jakaś lawa. Właśnie. Nie będzie właśnie. Obok. A, obok. O, już czuję, jak ciepło od tej lawy leci. Dobrze. Czuję, że już powoli to. Się nie spal. To mleko mi się chyba powoli serio znika z mojego organizmu. Możesz dać mi cegłę w sumie. Możesz dać mi cegłę. Cegłę, ja to będę budował. Życie bardzo. O, dobra. Nie, palion! Ginę! Żyj! Żyj! Gdzie jest woda! Umieram! Proszę! Kiedy nie mogę? Naprawię jeszcze te różowe budynki tutaj, budulce. Okej. Okay. Boże, to było niebezpieczne. Uważaj, żebyś nie wpadł, nie? Bo to jest tragedia. To było bardzo niebezpieczne. Nie chcesz poszyć tego, co ja. Dobrze, dobra, mamy to. Tu ci się głowa zmieści pewnie, okej. Zrobimy tak, tutaj tak, zrobimy siedzonko, świetne, tu będziesz se siedział. Dobrze, Dobrze. Tu trzeba jeszcze zrobić takie 2 piętra eleganckie. Ja pięknie, tu ja nie mogę, ja już tam widzę jak się to dymi. To jest idealne siedzenie dla ciebie. Ej, masz więcej cegieł, bo ja mam trochę lipę, nie? Troszkę mam, ale czekaj, jak tam wejść do na ciebie? Na sam dach, ja tam podskoczę. A, możesz skoczyć, to trzymaj. Tak, ja tutaj mam, widzisz. Już zamknij to po prostu i będzie git. Tak, zamknę i zobacz, i będzie super, będzie świetnie. Pięknie. Dobra, pyk. Tutaj tak jeszcze. Pyk. Lata. Co jest? Dobra, zmieszczę się przez te drzwi. Zamykam się. Ja muszę pewnie bokiem przechodzić przez te drzwi, czekaj, bokiem przejdę. No. Dobrze. Jest.
Dobra, jestem. Lecisz z tym. Usiądę sobie. O, ale to jest gorąco, pali, on nie wiem, czy dam radę, muszę zjeść. Nie no, z 5 godzin musisz tak, z 5 godzin. 5 godzin oszalałeś? No. To się nie da żyć. Z 5 godzin, zostawiam cię, zostawiam cię. Tak gorąco, widzowie, dobra, będę musiał tutaj jeszcze zostać przez długi okres czasu. 5 godzin później. Jo, nareszcie. Palion, nie daje rady. Wychodź stąd! Nie mam siły. Mieści się! Sorry, nie mam siły. Wyjdź stąd! Dobra, wychodzę. Wychodzę. Szybciej! Tutaj. No idź szybko, bo zemdlejesz do wody! Mam wrażenie, jakby tutaj było zimniej, ale nadal ciepło, bo to pustynia. Tutaj, do twoich zimnioków. A co, udało się? Czy nie zbyt? Chodź tutaj. Udało się, Palion, powiedz mi, udało się, czy jesteś normalny, szybko. Co? Jestem normalny? O, do wody! O, lepiej! Jest! Jestem normalnego rozmiaru! No nie mogę, nie mogę, naprawdę. Wypociłem całe mleko, let's go! Jeszcze raz przyjdziesz mi większy niż powinieneś, to nie rozmawiamy. Ja nie wiem, jak to się stało, stary. Nie wiem, coś mnie wzięło, miałem ochotę na płatki z mlekiem, no i sobie jadłem i jadłem i jadłem i całe życie jadłem, nie? Dobra, ej, ale stary, został jeszcze nubek. Chodźmy, dobra, chodźmy autkiem po nubka. Albo Eletron, no. Eletron będzie szybciej, no. Ten samochód to jest taki karakan. Ty, no mam nadzieję, że wyleczony został, nie? Z tego mleka pewnie już ma dosyć też, nie? Nubo! Dobra, gdzie jest Nubo? Co jest? W górze? O! Co? No było blisko! Spokojnie, to leczenie jeszcze będzie trochę potrwa. Jeszcze trochę potrwa. Jeszcze musi ci się przetrawić trochę, Nubek, ale jest lepiej. Chyba dochodzę do siebie, co? Piję jeszcze. Nie, przestań. Musisz się położyć w mleku, bo inaczej to nie zjada. Musisz... Przetrawisz to i będzie git, pójdzie ci w całe ciało, w całe musisz mięśnie. Musisz troszkę dłużej popić, bo w ręce i nogi ci jeszcze nie poszło. Ja zobacz. Ale dochodzę do siebie, co? Zobacz na te małe rączki. Jaka szafa, nie? A ty dziadu jeden, nie jest? To co? Już krótkie nóżki. Nie mogę z tego. Ej, dobra, widzowie, w takim razie no poczekamy, aż Nubek zostanie wyleczony na 100%. Wydaje mi się, że to kwestia kilku godzin, żeby jeszcze przetrawiło to jego ciało. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.